Ta korona dziwnówek. Dun, 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 czy ja mam na bocie napisać coś? Nie no, bot na pewno się obudzi. Czekaj, ja dam. Chodź się na D&D. Nie wiesz, ale bot jest bot jest skurwiałym, małym, kurwa. Bot jest mało kurwa. Basically. Nie, jeszcze nie, przestań. Jaka to melodia. Jak będzie trochę ludzi, to puszczę. Może jeszcze mi nie leży. Brakuje mi, żeby się okazało, że mi się telefon zaraz załaduje. Profesjonalny stream. Sewersji TV transmituje na żywo. Wow. Just chatting. Jestem zaskoczony i zawiedziony, że nie ma brakietu. To nie, brakiety. Jutro zrobimy streama z Tekena i będą brakiety. Brykiety. Znowu brakiet. Zrobię. Czy są ludzie? A właśnie, Kaspar. Co, jest już skozość widzowy. Co ja? Ta Moltal? O kurwa, wyłączyłem. Wyłączyłem kompa. Ale no był odpalony długi czas. Chyba. No był przez długi czas. Może 20 giga się ściągnęło. Nie no, jak wcześniej patrzyłem, to miał przynajmniej 40. Dobra, ja muszę o to. Dobra, tam jakiś... No ale ty miałeś teraz zacząć mówić i nas wprowadzać. Witam was bardzo serdecznie w pierwszej edycji teleturnieju Najlepszy Gracz Gdańsk 2023. Mamy tutaj czterech uczestników. Proszę, przedstawcie się i po kolei. Sobie czy nam? Sobie. Komu świecisz? Mam na imię Łukasz z Warszawy. I mama mi mówiła, żeby nie rozmawiać z obcymi. Hej, witajcie, z tej strony Shinji, który mieszka tutaj chwilowo. Dzień dobry, Michał z Polska, magister prawa. Interesują mnie mężczyźni. Siema, nazywam się Marcin, jestem magistrem psychologii, interesują mnie basic ataki oraz pani Sylwia. Z naszego czatu. Czemu ty się skułeś? Pani Sylwia! Kurwa, nie, bo to był taka, ten moment, jak Starstruck. Miał być taka pauza, wiesz, taki suspens, czy chodzi o Sylwię z czatu, czy może jednak o ten Sylwię z kuberkami. Sylwia z kuberkami. Z kubełkami. Trzeba było jeszcze mrugnąć do kamery takie, z czatu. Ta kamerka na czat. Teleturniej będzie polegał na zadawaniu naszym uczestnikom pytań z 6 kategorii. RPG od RPG, strzelanki, strategie. Gry platformowe, gry MMO i kategoria miszmasz, w której mogą się zdarzyć każde gry, jakie tylko istnieją. Na przykład Grand Dad 7. Crazy Bad. Z jakiej gry został zerżnięty Grand Dad 7? Proszę... World of Warcraft. To jest prawidłowa odpowiedź. Uczestnicy będą się zgłaszać do każdego pytania. Będą mogli się zgłosić w trakcie zadawania pytania, jednakże ja tego pytania nie dokończę. Będą musieli odpowiedzieć na tyle, ile usłyszeli. Czy możemy zaczynać? Tak! Tak! Fajnie będzie. Dobrze. Ostatnie słowa. Losu. Ale w losu. Daje mi się, że... Oj, trudno się wylosowało. Pierwszym pytaniem będzie pytanie obrazkowe. Wow! O nie, tutaj widać obrazki, nie patrzcie się przez chwilę. Więc pierwszym będzie strzelanki za jeden punkt. Co to jest za gra? Proszę. Będą Color Aleta South. Bardzo dobrze! Bardzo dobrze! Jeden punkt ląduje na konto Marcina. Jej, też widziałem. Jeden punkt. To ciekawe. Po sejcu jebany. Ciekawe. Strzelanki jeden. Marcin. Mogę się zostawić. Nie, bo to przekonwertowało. Seka to rupa. Dobrze, Marcinie. Wybierz kolejną kategorię i trójkę wybierz, panie.
proszę gry MMO. MMO! Za 3. Gry MMO za 3. Przeklęte. Proszę, jest to pytanie. A będziesz wiedział, jak punkty się rozkładają? W sensie... No, bez... no wpisałem dosłownie Marcin w zajęciu. No tak, tylko będziesz wiedział, że to jeden. No tak, myślę, tak, że tak, tak, tak. Ma formułę. Bo masz tak. Formułę 1, 2, 3, 4. Jego szkalujcie. Czemu ja? Co? Co tam, kurwa? No bo pytaj, kto układał. Ja układałem. No nie, no oni układali. Teraz wiedzą po prostu, jakie gdzie. No. Czytam pytanie. Tak. Najstarsza gra MMO z uniwersum D&D, która okazała się sporym sukcesem. To nie było DDO? Dungeons & Dragons Online w Eberronie? To nie jest prawidłowa odpowiedź. World of Warcraft! To nie jest prawidłowa odpowiedź. Na degucie. To się wylosowało. No za 3, tak? RuneScape? Przypomnę pytanie. Najstarsza gra MMO z uniwersum D&D, która okazała się sporym sukcesem. RuneScape nie. Panie Jacku z Olsztyna, została ostatnia szansa. Nie mam najzieńszego pojęcia. Moi drodzy, jest to gra Neverwinter Nights z 1991 roku. To błąd, bo Neverwinter Nights nie był MMO. To był... Jak nie był specjalnie, wpisywałem w Google. Neverwinter to nie jest MMO, bo pierdoliło cię. 91. Nie to nowsze. Neverwinter istnieje MMO, tylko to chyba nie ze mną. Ono później powstało, jak mi się wydaje. Czy to się nazywało Neverwinter Nights? To nie wiadomo, tak. Ale z 91. Bo jest MMO Neverwinter, ale... No tak. Jak prowadzący przygotowany. No kurwa, specjalnie jakieś 10 artykułów na ten temat. Neverwinter Nights 91 video game. Kurwa, nie to. Nie to! Proszę bardzo. Jest... Ja nie widzę, nie? Multiplayer online. No multiplayer online, game. A nie masy no, multiplayer online. Ale tak w Google wpisałem. Jest różnica między MMO a multiplayer. Proszę, panie kolego. Starsze ale MMO. Ale fact checking. Tutaj. O, proszę bardzo, pierwszym graficznym RPG-iem był Neverwinter Nights. I kurwa, na pierwszym wyniku Google wy się nie znacie. Chuja się znacie, każdy minus 3. Czyż to był multiplayer? Ale to bo były i kilka gier. 91. Było potem na Neverwinter tam z 2001 czy coś i to nie o tym mowa. No po prostu inna gra, wcześniejsza z 91. To było pytanie, żeby nas ujebać. No kurwa, tak się znacie, nigdy z tego punktu. Na czerwonym. Ujemne... Kto teraz wybiera pytanie? Ja wybieram. Ujemne punkty dla prowadzącego. No daj, dobrze, daj proszę mu spokój, bardzo. No daj mu spokój. Gry MMO za 3. Kurwa. I wonder where that's going. Dobra. Kto powiedział te słowa? Now I stand, the lion before the lambs, and they do not fear. They cannot fear. World of Warcraft! Ale pytanie było kto, a nie skąd. No. Wybierz mnie. Oddajesz punkt. Sylwia Grzeszczak. Nie. To był Arthas. Tak. Brawo. Brawo. Gratuluję. Trzy punkty. Lądują na koncie Łukaszowi. Wiedział to Baltur zaraz przed walką ze Spockiem. O swojej bramie. Do tego nic wszystkich gier MMO. World of Warcraft, mój ulubiony kur... Jaki chcesz kolor, Łukaszu? Niebieski. O chuj, niebieski. A Marcin, tobie mogę zmienić. Ja, dobra. Może być... Dobrze. Proszę wybrać, pytaj. Czy ty wiesz, jak wygląda niebieski? No to jest niebieski. No jest. On jest niebieski. No bez przesady, chłopak. Nie jest niebieski, niebieski. To nie jest mój odcień niebieski. No to jaki jest mój odcień? Proszę mi podać dokładnie. Kod. Kod haszowy, proszę podać. No jeden.
A to żółty był. Ten 69. Dobra, zostaw już jak jest. Dobrze, proszę wybrać pytanie i nie wkurwiać za trzy. Nie ma już pytania. Nie, już nie ma, jedna, jeden, jeden. A, to mogę iść. No to co? Proszę. MMO za 4. Gry MMO za 4. Pytanie obrazkowe. O kurwa. Co to jest za gra? Ja wiem. Czekaj, no czekaj. O kurwa. Dobrze. Czy ja to mogę powiększyć? Przybliżyć plusy? Ja to, że proszę. Nie wiem, co to jest. O kurwa, nie Grand wiem. W to. Jak to się nazywało? Więc... Daj mi chwilę, muszę sobie przypomnieć. Jak nie, się... czekaj. Ja wiem, co to jest. Ja też wiem. To. Okay. Jak coś, to ja się zgłaszam drugi. No, bo to... No ja też się zgłaszam, no. A, no to mów coś. No, raz, dwa, to miło trzy. Trzy. Już przeszło, już... Kto był następny? On, bo on się podobno zgłasza. Tak. No, brawo, to, 4 to, punkty! To się nazywamy Mary Story. To powinno być za 2. No, ja się... Znaczy to jest taka w miarę znana gra. Jaki Michał? Nie ten Michał! Ja wiem, że wszyscy jesteśmy Michałami na tym serwerze, ale... Ja mam na drugi Michał, ja wiem. Seledynowy. O kurwa. Zielono-niebieski, kurwa. Michał TV! Elegancko jest! O kurwa! To może wygrać kategorię MMO za 2! Poproszę... Gdy MMO za 1? Ale które? Bo jest za 1 i jest za 1? No ale co po prostu jest za 1? To jest... Nie mogę ci tego... Dobra, bo mam 2. Nie mogę dobra, ci tego dać, bo sam niewiele mam. Ile unikalnych przedmiotów ukazało się w grze Path of Exile. O... Można się pomylić o 100. Aha. Ty chyba jakiś jesteś nielogrzany. Aha. To jest by the way za 1. Aha. Tu. A teraz się zgłasza przecież. Tak, ja. A, no tak. Zapomniałem. Chłop, co macha przez minutę. Wow. Wow! Belka musisz nadzorować, bo tutaj się robią te dymy. No. A to przez te 3 godziny snu. 69. Niestety nie jest to prawidłowa odpowiedź. 600? Nie jest to prawidłowa odpowiedź. Nie jest to prawidłowa odpowiedź. 701. Nie jest to prawidłowa odpowiedź. Według strony, na której to sprawdzałem. A! Ciekawy jestem, czy to jest Path of Exile fandom.com, czy Path of Exile wiki.com? Nie pamiętam! A? Ale według tej strony, na której to sprawdzałem, a sprawdzałem na dwóch chyba. Jeżeli fandom. Aha, 1146. Ja ty będę zapamiętać, kurwa. Ja miałem to wiedzieć. Człowieku. Nie wiem, masz 5000 godzin przegrane w tą grę. Ja wiem, co to kurwa, przyciski klikasz w tej grze, a nie kurwa zapamiętywać całego. Numerki na pęsie. Proszę. Kaspa też by nie wiedział, bo on trzyma prawe i zasypia. Nie mogę. MMO za 1. No dawaj. Czy jesteś pewien, że nie pomyliłeś się pytanie 1 z 4? Dobra, dawaj kategorię. Dobrze, w takim razie ja zaproponuję strategię za 2. Odmawiam. Dobrze, sekatorze. Jakie chcesz pytanie? Gry MMO za 1. Dobrze, niech będzie gry MMO za 1. Uwaga! Panda, sowodźwiedź, lis. Która z tych postaci nie jest grywalna w grze World of Warcraft? Sowodźwiedź. Bardzo dobra odpowiedź! Dobrze, że nie pójdziemy ze spędu World of Warcraft. Ej,
Okej, wypaczą sobie, to idź mają o tego. Ale to nie, mają, nie! No. Mają sobę, ale wypaczą sobie. Ale przyszliście się chulić. Tak. Miał jaki chcesz kolor? Daj mi... Czerwony. Cytrynobrowy. Cytrynowy masz, proszę. Miodowa. Ale mi Marcin ma już żółty. Miodowa. Daj mi różowy. Różowy chcę. Laki. Laki. Kiapkie bawy ten różowali. Oj, oj, nie tak. No, już wybierz proszę kategorię. Ciekawe. MMO za dwa. Miej wtedy najgorsze za sobą. Dobrze. W którym roku ukazała się gra Guild Wars 2? 2000... Kurwa... 8. Ja byłem nie. Szybciej od lewo. 2012. Bardzo dobra odpowiedź. This game is rigged. Nie odpowiedziałeś, bo to była nie odpowiedziałem właśnie. No okay. To co? Kończymy. Gry MMO za dwa. Dobra. Masaka. Jak nazywa się najpopularniejszy i najbardziej kojarzony miecz z gry Metin 2? O kurde. Ula! Magiczny miecz plus 3. Nie, nie jest to prawidłowa odpowiedź. World of Warcraft! Nie jest, nie ma takiego miecza. Górewsko-wielki miecz. Nie jest. Nie mam zielonego pojęcia, z góry mówię. Nawet nie będę strzelał. Miecz pełni księżyca, Full Moon Sword lub w skrócie FMS. Molek FML. FML. Tak, myśli. FFS. No i panowie. No, Metin Lore nie w tym miejscu. A gry, koniec quiz, no. Gry. Skończyliśmy. Dobra, Gazowa o rozegraniu pierwszej kategorii. Dawie! Łukasz na prowadzeniu, Jacek na drugim miejscu, a Michał z Marcinem szorują dno. Na morza dnie. Na morza dnie. Tak więc. A to ty byłeś na morza dnie. Ania, nie martw się Michał, pocieszę cię na wieczorem. To ja zaproponuję kategorię gry RPG i JRPG za jeden. Okay. Obrazkowe. Gothic. Ja co to jest za gra? Ja wiem, to tutaj, to jest Baldur's Gate 2. Bardzo dobra odpowiedź. Walka ze smokiem. Tak. A jeszcze jest walka ze smokiem. Ja się zamachałem, ale tak. Nie pomyślałbym. Aha. O kurde. Co jest? Co się stało? Halo? Halo? O. Rigged. No, trochę mnie boli ta muzyka już. Pamiętaj, żeby się dzisiaj nawadniać. Co zrobiłem? Nawadniać się. Odwadniaj tak. Się. Piję. Wiesz, pij wodę i w ogóle. Dobrze. Proszę o podanie kategorii. Gry. MMO. Gry. Już nie ma już gier MMO. Skończyłeś. Ja bym chciał pytanie z gier MMO. Gry RPG i JRPG za 3. Za 3. Dobrze. Cytat. Nikt nie żyje w slumsach, bo tego chce. To jak ten pociąg. Może jechać tylko tam, gdzie prowadzą go jego tory. Kto to powiedział? Główny bohater Planescape Torment? Nie. Aerith z Final Fantasy VII. Niestety nie, ale blisko. Baret z Final Fantasy VII? Kto? Baret? Nie! Też myślałem o Barecie, ale stwierdziłem nie. Masz jeszcze jedno rozwiązanie. To Tifa. Tifa z Final Fantasy VII, remake. George W. Michale, proszę o natychmiastową odpowiedź. No? Nie masz odpowiedzi? Nie jest to World of Warcraft. Oddajesz pytanie? No, Tifa z Final Fantasy. Nie, był to Cloud Strife. No kurwa! Nie wspominam sobie.
Walczek, idziemy zagrać Final Fantasy 7 teraz. Dziwne, grałem w Remake'a i nie było tam takiej kwestii. Nie przypominam sobie, żeby ta gra wyszła w języku polskim. Czy to jest cytat, czy to tylko tłumaczenie albo parafraza? Jeśli tak, to podaję to pytanie pod Komisję Etyki Medialnej. I niestety zamkną pana te turniej. To nic nie wygrasz. Tak nic nie wygram, jeśli wygram. Nie no, jest nagroda. Jaka? Ja nie mogę powiedzieć teraz. Nagroda nie psyjańka. To skąd mogę wiedzieć, że mnie nie okłamujesz? Wybierz, no, Kasper, pytanie. Ja nie robię takich rzeczy. Wybierz kategorię. Strategia za jeden. O. Nie, no dobrze, Marcin, proszę. Dobra. Jak nazywa się seria gier o tematyce wojny wschodu z zachodem w alternatywnej rzeczy... Command and Conquer. Jeżeli konkretnie, to Red Alert. Ja pierwszy byłem! Nie, no, był pierwszy. Wiem, ale ja przed pytaniem. Marcin był pierwszy w mieszkaniu, ale też nie. A nie czekaj. W dół. Lubię, byłem pierwszy. Dobrze, Jacku, proszę wybrać coś. Dajcie to na BGMY. Poproszę, żeby dać background music. Tak. A gdzie to jest? Na czacie. Tutaj masz, to klikę. Mogę tak klikać? Tak. I to powinno... otworzyć. O! Może być. To trwa minutę, żeby nie było. A mogę to tak. Uratowany Marcinie. No, dokładnie tak. I prawym, i lupuj, i troszkę może dziękujemy, Sylwio. Dobrze. Chciałbym wybrać gry platformowe. Za trzy. Dobrze. Kolejne wspaniałe pytanie zostanie zadane. Ile gier zostało wydanych we franczyzie Mario? Możemy się pomylić o ile? O zero. Ja bym powiedział. Nie zapisałem, o ile się możecie pomylić, ale powiedziałbym, że o 20. Ale to takie pytanie, czy chodzi o wszystkie gry z serii Mario? Wszystkie, nie tylko platformowe. Tak, wiem, może nie powinno być takiej kategorii, ale ja chuj wam tupę. Powiedzcie na pytanie, proszę. 79. 69. 100. Szybka akcja. 2131. World Warcraft. Zaniżacie troszeczkę. FIFA swoją. Zaniżamy. Zaniżacie. 150. Według trzech stron, na których sprawdzałem, i nawet ty to wyświetlałeś, jak przyjechałem wczoraj. Ponad 300. A ponad 300, ile konkretnie? Czy jesteś w stanie wymienić je wszystkie, skoro przeczytałeś? Tak, pewnie! Jakbyście podali 300, to bym zaliczył. Wow, dude! A jakbym podał 390 na przykład? No to też bym zaliczył, bo ile kurwa siły roboczej oni włożyli w to, żeby stworzyć 300 gier z jednej serii? Mario liczy typing. To też jest franczyza, to jest najgorsze. Jakby odpowiedział 391, a nie 390. To też bym ci zaliczył. Jakby odpowiedział 1000? Też byś musiał no zaliczyć. No bo ponad 300. Sobie posadzili mi jak mał przed komputerami, żeby klikał byle co i żeby wyszedł w końcu chłopak Mario. Mario. Miliard mał by posadzili w końcu, ktoś by odpowiedział na pytania z quizu. W sumie no. Dobra, dawaj następne pytanie, majster. Ale wy się tam czujecie. Okej. To niech będą strzelanki za jeden. Okej. Jak nazywa się seria gier, w której przyjdzie nam kierować poczynaniami Master Chiefa? Pierwszy. Halo! Dobrze, halo! Halo! No! Kurwa, już mi się ten competitive włączył. Dobrze, Michale, wybierz kategorię. Gry platformowe za 4. Okej. Jestem grą, która praktycznie zapoczątkowała gatunek gier indie. Jedną z umiejętności głównej postaci jest cofanie czasu. Braid. Bardzo dobrze. No tak.
Cave Story było wcześniej. Znaczy World of Warcraft. Tudu. Znaczy no dobra, Blade był wcześniej w miarę. Ale nie jest aż taki stary chyba. Nie no jest. 2008 chyba. Jest. Gry RPG za 4. Bez JRPG-ów poproszę. To tak się chyba nie da też pana. Braid, bry, a i dy. Tak się literuje. Za 4. Dobrze. To jest odpowiedź zgodna z Wikipedią. Możemy sprawdzić. Okay, czyli chujowa. Ile zostało wydanych gier z serii Kingdom Hearts? To no... Mogę sobie policzyć. Tak, możesz. Mogę o ci... ile można się pomylić? Nie można się pomylić. Mogę ci wymienić wszystkie. Ale ty mi policz. 1. Chain of Memories. 2. Kurwa, ale liczymy z... Właśnie, jak liczymy? Czy liczymy z Final Mixami? Czy liczymy HD Remixy? Na Wikipedii przeczytałem, ile było napisane. Czy liczymy Coded Recoded? Tego typu sytuacje? Czy liczymy Rechain of Memories? Bo jest tak, jest Kingdom Hearts, jest Chain Memories, Rechain of Memories, Kingdom Hearts 2, jeden Final Mix, dwa Final Mix, Birth by Sleep Final Mix, Dream Drop Distance, Coded, Recoded. Ile już masz? 11. No, leć dalej. Trójkę. I liczę z Remindem, czyli Remind to był DLC, czyli to jest jedna gra. Melody of Memory. Unchained Key przeglądarkowa. Union Cross. Dobra, nie wiedziałem, że na takiego trafię. Przeglądarkowa. Ja pewnie nie wiedziałeś. Jest jeszcze taki obskurny jeden tytuł na telefon. Może jak gry komputerowe, to nie na telefon. No to mobilki odpadają, no to te dwie, no, które podliczyłem. Te na Coded, czyli... dziwne, do platformowych wrzuciłeś się Mario Taping. Nie liczymy tych, które nie wyszły jeszcze i zostały zapowiedziane. No chyba nie! Ja tylko czytam Wikipedię! To daj margines błędu. Jeszcze wyszły dwie kompilacje. Trzy. Dobra, dam margines dwa, bo może Wikipedia jest. Za mały. Wyszła HD 1,5, HD 2,5, HD 1,5 i 2,5. Wyszło 2,8. Podaj liczbę! W ramach tej gry podaj liczbę! Wyszła Kingdom Hearts 0,2, którą też trzeba liczyć jako oddzielną grę. Co jest? Jakie kurwa 2,8, 0,2? No to tak się nazywa kompilacja. Kingdom Hearts 2,8 Final Chapter Prologue. Wpisz to sobie w Google. Proszę mi zajrzeć punkt, bo ja wszystko wymieniłem. Dobrze, ale podaj liczbę. Ale nie podałeś liczby. No kurwa! No to od początku. Kingdom Hearts 1, Chain of Memories, czyli Chain of Memories, 2, 1 Final Mix. Dobrze, bro, dwa Final Mix i bez mobilek, tak? Ja ci to zaliczę, tylko podaj cyfrę, to ci powiem, czy się zgadza z tym, co ja mam. Boże, nie mogę policzyć! Technicznie rzecz biorąc, cyfra to jest od 1 do 9. Dobrze liczbę. Od Recoded, 358 na 2 days. Birth by Sleep, Birth by Sleep, Final Mix. Dream Drop Distance, trójka, Melody of Memory. Trzy kompilacje i jedna gra w ramach tej kompilacji. I mobilek nie liczę, 17. No to ja mam zapisane 13. No ale ja ci to zaliczę. 13 będzie. Nie no, zostałem rozjebany. Kurwa, chłop trafił do absolutnego fanatyka. Ja wiem, ja wiedziałem, że ty lubisz, ale nie aż tak. Yes. Obwiniam pytania tutaj, kapitanie. Proszę, wybierz kategorię. Misz masz za 3. Dobrze. Nazywam się Leon Belmont. Z jakiej gry pochodzę? Leon był z Lament of Innocence, z Castlevania. Bardzo dobrze. Dopiero co ją ogrywałem. No właśnie. To jest ta na PS2? The Belmont Clan with Top the Dice. Ta pierwsza chronologicznie, no. Myślałem, no. Okej, okay. Jacku, proszę wybrać kategorię. Strategie za 4.
Oj! O nie, to będziesz mniej. Ile wynosi łączny koszt zakupu Europa Universalis 4 Ultimate Bundle? Można pomylić... 2137 zł. 99 groszy. Nie. Można pomylić się o 100 zł. Stan z dnia 25 kwietnia! 1300? Nie. Sprawdzałem nie bez... Proszę nie sprawdzać. Nie, nie sprawdzam. Ty mi to wypisujesz! No, człowieku, ja wpisałem Kingdom Hearts z Wikipedia i o, wyszło tyle gier Kingdom... Dobra, pytanie jest gotowe. Uważam, ja pamiętam, co było w Ultimate Bundle, to jest najgorsze. Bo jeżeli te wszystkie unit packi, nie unit packi, to będzie dużo więcej. No to był najdroższy na stronie Steam, bo podkreślę, że na stronie Steam. Jakby odjąłem moją promocję, bo ja mam parę kupionych, nie? O, tak się nie bawić nie będziemy. To pytanie się nie nadaje w takim razie. Jak to? No, oddalam to pytanie. Dlaczego? Mówisz, że odjął swoją promocję. No, odjąłem. Że odjął, że to nie, że nie uwzględnia swoich promocji, czyli jest no, cena taka okay, jak dla każdego. Dobra. No. To sobie, Raz do pięciu. Raz, dwa, raz, trzy. Raz, 1600. Bardzo dobrze! 1642,68 zł. Bo same te główne DLC-ki są gdzieś koło 900. Moi drodzy, Jacek wysunął się na prowadzenie z dwoma punktami. Z dwoma punktami! Wow! Z dwa punkty! Dobry jestem. Proszę się nie śmiać z prowadzącego, bo będzie musiała pana wynieść ochrona. Proszę wypierdalać w podskokach. Słuchaj, to tobie grozi póki co balkon. Nie, ja nie zrobiłem tego, za co mi grozi balkon. Jak tam ci się w zatokach ten jest? Bardzo dobrze. Prawda, Zatoka Gdańska też byś pojechał? Jedyne zatoki, jak myśli Kaspar, teraz to zatoki pirackie. Kaspar, lubisz sok brzozowy? Dobrze jest. Jacku, proszę, wybierz pytanie i kategorię i pytanie. O. Strzelanki za 4. Strzelanki za 4. Dobrze, cytat. Dobrze. Gdyby ruiny wokół mnie mogły mówić, ostrzegłyby nas. Ostrzegłyby nas przed nami samymi. Znam. Metro 2033? Nie. Metro 2034. Nie. Metro 2134. Nie. Ale też jakbym skojarzył ten cytat. Ja też. Warcraft. Spence of the line. To pewnie był. Ale co to było? To był Battlefield 1. O, okej. A, że jeden, że ta z cyfrą jeden. Tak, nie, że pierwszy, tylko, że Battlefield 1. Baldur's Mend. Nie, na FPS-ach się kompletnie nie znam. Jak nie dałeś pytania z Ultra Killa, to anuluję ten quiz. Nie dałem, bo... Wow, wychodzimy, chłopaki! Let's go, boss! No i Jacek wygrał. Jacek, mam na ciebie pukać. Zrobimy własny quiz. Dobra. Wybierz kategorię, Kasper, i pytanie. No ja chyba będę musiał zrobić własny quiz, jak na to patrzę. Wow! To ja siedzę po 12. Dobrze, takie fajne pytanie zrobiłeś, ale myślę. Ta zdobywa ujemne! No właśnie mówiłem, że powinien ujemne zdobywać za chujowe pytanie. Dawaj pytanie. Okej. Okay. Gry platformowe za jeden. Okej. Okay. Seria diabelnie trudnych gier, w których wcielamy się w postać The Kida. Ja byłem pierwszy, ktoś... Tak. I wanna be the guy. Bardzo dobrze. Proszę, nie chciałaś. Nie wiem czemu, chciałem na być Bastion. Bastion! To bo tam też jest... Jebać Bastion. Dobra, Misz masz za 4. Dobrze. O panie. Chłopa pojebało. Oj. Jak nazywa się...
pierwsza polska gra komputerowa stworzona na komputer ZX Spectrum. O Boże, Archon robił o tym chyba materiał. Kurwa, no Archon robił o tym materiał chyba. Shinji, zwariowałeś! Była, kurwa, no Archon robił o tym materiał. Robił, no. Nie, szybko, nie mam. No. Nikt? Teenagent? Nie, nie. Teenagent to pecety już były. No. Na ZX Spectrum taka tekstowa chyba była przygodówka. A, World of Warcraft. No nie, dobra. Czekaj, to była otchłań. Sołtys albo Warcraft. Janosik. Puszka Pandory. A, to nie widział. Nie spojrzałbym. To nie jest tytuł, który pamiętam od Archona. Mi się wydaje, że to pamiętam. Wybierz swoją ostatnią żałosną kartę, Yuki. Dobrze, no więc misz-masz za jeden. Okej. Okay. To chyba powinno być za trzy. No znowu! Okej. Okay. To może to inne. W grze Stardew Valley, no, po rozwodzie z NPC-tem, możemy z pomocą wiedźmy wymazać pamięć naszemu ex, tak aby nie pamiętał o naszym małżeństwie. Prawda czy fałsz? Fałsz. Prawda. E, kurwa! Taki rodzaj pytania mógłby się tak nie odpowiedzieć. Dobra, daj kres. Dobra, ja byłem drugi. Ja byłem drugi, proszę o Bóg. Ale jaka jest odpowiedź? Prawda. Dobrze. Czemu? Tak, RPG za dwa były. Tak. Ja się spuściłem. Dobrze. W grach jakiej serii dane nam będzie pokierować grupą nastolatków, która dzięki uosobieniom własnej psychiki... Persona. Dobra odpowiedź. Wow! Też podano jako dobrą SMT, ale no... No nie, to się nie godzi! Jeżeli byś uznał jako dobrą SMT, to bym anulował ten quiz. Cały quiz to wyjebał! Wyłączyłbym komputer, a to byś spał na balkonie. Ej Marcin, czemu przestałeś rzucać punkty po tym strajku? Cicho! Ja się modlę! Platformowe za trzy. O. Obrazkowe. Najpierw pokażę obrazek, później przeczytam pytanie, bo to nie jest kto to jest. Okej. Okay. Jaką bronią pokonasz przedstawione... Ty się zgłaszasz? Bo tak nie wiem. Jaką bronią pokonasz... Ty się zgłaszasz w końcu. No, podnieś tak rękę normalnie, a jednak nie wiadomo, czy ty się zgłaszasz, czy nie. Jacek, Jacek? Jacek się tak zgłaszał. No to on był pierwszy, dobra. No. Napalm bomb. Dobrze. Tak. No to jest... Chciałem powiedzieć napalm gaszacz. A, bo to jest Stone Man. Ja myślałem przez chwilę, że to Brick Man jest z 11. Ja też myślałem przez chwilę, ale się na szczęście... A w dalszej części pytania było powiedziane, że z Mega Mana 5. To był misz-masz? To było... Ty wybierałeś. Ale to ty dzwonisz. Moim zdaniem za dwa to powinno być
sytuację, ale... Dobrze! Przez to, że my znamy mechanizm. No tak. Wybierz kategorię i pytanie. A, poproszę chujową kategorię, czyli strzelanki za 3. Strzelanki za 3. A jeszcze nie było żadnego za 3. Dobrze. Gra wydana przez Take-Two, wyprodukowana przez Gearbox Software od jej pierwszej Kurwa, Borderlands? Nie. Czyli tam dalej. Od jej pierwszej zapowiedzi do pełnego wydania minęło 14 lat. Ubiegnie kempelowie? Bardzo dobrze. A, no. No. Tak. Powiem tak, to jak już mówicie mi, że minęło 14 lat. Duki Nuki. My name is Duki Nuki. Ale też się zgłaszałem i też bym powiedział Borderlands. Dlatego tak no pytanie skonstruowałem. Ja z Gearboxem bym więcej? Gearsy nie były od nich? Nie, Gearsy były od Epica. Gearbox to najbardziej od Borderlands. Epic Games robił Gearsy. A to też bym się zajebał w akcji. Strzelanki zeszły. Okej. Okay. Chcesz się pozbyć strzelanek. Jak nazywa się możliwość trzymania dwóch broni naraz w serii gier Call of Duty? Dual wielding. Nie. Nie grałem nigdy w Call of Duty, to nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że nie ma purystów Call of Duty na czacie, proszę. Berserk! Nie. World of War. Nie wiem, no klasy to wszyscy już, nie tak? Nie, jeszcze dwie osoby. Okay. Ja się nie tykam. Ja też, ja nie mam pojęcia. Akimbo. Czat nie pisać odpowiedzi! Sebastian! Bo my widzimy czat, by the way. My widzimy czat. Za następną odpowiedź podczas pytania lecą timeouty. Lecą punkty minusowe dla prowadzącego. A to popowiadajcie jak najbardziej. Pierwsze na wszystkie odpowiedzi, co wy chcecie. Ale niektóre są błędne. Nie. Jak mieliście czas, zmieniliśmy BG. Bo tu jest. Albo Sylwia nam trzeba potem. A, tutaj. Zmień BG. Nie zwróciliśmy uwagi akurat, dobra. No bo nie, pewnie albo był zajob śmiechu, albo... No, prawdopodobnie, no. Ja pierdolę. Dobra, niech będzie. Dobrze. Daj troszkę głośno. No. Tak, jest okej. Okay. Że mi kurwa pasuje. Wybieraj kategorię. Ja będę. Panie prowadzący. No. Mamy. O, dobra. Cytat. Ale jaka kategoria? Cytat. JRPG. Za ile? Za jeden. Aha. Ja będę wybierał te od góry najmniejsze. Nie? Dobra. Ból to tylko kwestia siły woli. Ale to jest... Z jakiej gry? Może być LPG. Postać, może być gra. Kurwa, no znowu jakbym... No? FIFA z FF7! Nie. Yes. Czemu on pierdzi? Gothic. Tak! Mogę się tego spodziewać. To jest ten nazwa gry. Co się stało? Człowiek zajebał w drukarkę w lądz na lądce zwycięstwa. Dostał odwójkę percepcji. Zręczności. Proszę o podanie. Gry Gothic i Wiedźmin za 2. Dobrze, cytat. Może być kto, może być gra. Zalicz oba. Wiesz, kiedy legenda przestaje być legendą? Gdy ktoś zaczyna w nią wierzyć. Zacznijmy na... Geralt z Rivii. Tak. Wow! Gothic i Wiedźmin! Ja wiem już, kto jest. Obrazek! Co to za gra? Ale to nie są strzelanki. Ale ty... Za trzy. I tak mam wybrał World of Warcraft. No wiem, widzę, co chcę. World of Warcraft! Czekaj. To jest pytanie, co to za gra? Tak, co to za gra?
Fajna dwójka? Nie. Tam masz na daleko pilę. Nie, ale to wie, widzę, że nie. Ale jest też tak, że są w na, jak serio nawet powiesz, to się nie, Breath of the Dead. Nie. I swear to God, jeżeli to Dragon jest Dragon Quest 3. Jak się zgrał ten? W sumie. Nie, bo wygląda jak... Spike Chosen drzewa przy Dragon Questa? Kurwa. Dobrze, moi drodzy, zaczyna się zmniejszać liczba pytań, a na pierwszym miejscu Jacek z 18 punktami, Łukasz na drugim z 13, Michał z 9 i Marcin z 2. Dadu. Przykro mi. Ale ci już mam przykro. Marcin, pytanie dodatkowe. Z jakiej gry słyszysz muzykę? Gothic. Nie, wiedź to mi. Prawidłowa odpowiedź. To jest serio pytanie? Nie, nie. To trudne. What the fuck? Okej. Czytam strategię za jeden. Ile punktów już łącznie nikt nie zdobył? 1, 3, 6, 9, 12, 15... 6, 9, haha. 18... 26. No. To kategoria minus 26 punktów. A, dziękuję. Seria gier strategicznych, w których poprowadzimy naszą cywilizację od czasów starożytnych. Chujebym! Nie! Same as Civilization. Bardzo dobrze! Nie mówili, że mogą być też turowe strategie. Ale do strategie to są. Nie jest napisane LTS-y. Właśnie, jest napisane strategie. No, no jeden punkt na nie chce mi się dobrze odpowiadać. Wow! Strzelanki za dwa, żeby wyeliminować tą chujową kategorię. Wow! Obrazek! Co to za gra? Co to za zagra? Co to za gra? Zobaczysz, nie wiesz? Overwatch! Nie! Do Mikela. Dobrze! A, nic dziwnego, że nie. To jest Doom Eternal? To literalnie wygląda jak rip-off Overwatcha. To wygląda jak skałki. Wszystko jest rip-offem Overwatcha. Wow. Znowu strzelanki? Tak! Mówię, wyjdzie. Dobrze! Z jakiej gry pochodzi komunikat o zwycięstwie? Winner, winner? Czy... Fortnite. Nie. Jak to? Chicken Winner. Kłamstwo. Nie wiecie? Unreal Tournament. Nie, no to... Ale ty tyle razy mówiłeś! A czy ty myślisz, że ja wiem, że jaka jest źródło? Powtarzasz menu, nie wiem. Tak. Counter Strike Global Offensive. Nie. Nie, no to w takim razie to jest kurwa. Jacek bił! Znaczy nie wiem, Team Fortnite. Ale nie, nie, no, nie, bardziej, nie, to nie. Jest bardziej strategia. A co to jest? Pug. Aha, jest Unknown Battleground. No to nie. Zresztą to pewnie jest cytat sprzed Pugga dawno. Zresztą wydaje pewnie mi się, tak, że w którejś mapie chyba mówili kontrterroryści, że... No to może dwa. No, zoomerzy oczywiście. Dobrze, moi drodzy, w takim razie gry platformowe za jeden. To będę mi zatrzymał. Ile procent ukończenia gry trzeba mieć, żeby odblokować sekretne zakończenie w grze Crash Bandicoot 4 najwyższy czas? 300. Nie. Co kurwa? 69. Nie. Czekaj, bo ja to zwiedziłem. O ile procent można się pomylić? No właśnie! Nie można się pomylić! No to jest... głupie! To jest głupie, tak? Ale takie specyficzne, kurde, no nie wiem. A czemu ty to googlujesz? Bo ja już... World of Warcraft, już mogę zgooglować! Tak, nie próbujesz? No ja mam 106 napisane. Sekretne zakończenie, a też o czwórce. A to nie w symfonii tyle by było? W której czwórce? No najwyższy czas. W której czwórce? Jest jedna czwórka, Crash Bandicoot 4, It's About Time. Jest jeszcze Wrath of Cortex, tak się zastanawiałem, czy może o to chodziło. Nie, no, taka czwórka, bo... to chyba numerowana to jest... Czy no nie? Ale czekaj, sekundę proszę, ja muszę coś sprawdzić.
Ja muszę sobie sprawdzić. No. A ja patrzyłem różnicę pomiędzy tymi. How to get 106% in Crash 4. No to by się zgadzało. Ale czemu nie tylko na tym. Faktycznie 106, ale no ale dodałem też, że 4 najwyższy czas, tak? Tak, tak, tak. Kto dostał żółto? Bo 4-3 się skończyło. Jest to moja... Ale spójrz, bo... na tej trzeciej strzeli, na trzeciej czwartym strzeli. Bo każdy etap trzeba przejść przynajmniej kilka razy i generalnie jest tak, że przechodzisz normalnie i w inverted. I to jest, ja myślałem, że to jest przynajmniej 200%. Bo kurwa, dobra, okej. Zrób tak jak ja, zacznij wymieniać wszystkie etapy. To znaczy, nie rozumiem. Bo jak jakich dołarcy. Nie. Dobrze, dobra, ja w takim razie, dobra, nieważne, już okej, wszystko jasne. Misz, masz za jeden. W grze, co ty mi robisz? W grze, co ty mi robisz? Fajna gra. W grze Animal Crossing New Horizons zaciągamy dług u Toma Nuka. Tak. Majcy się. No nie jest to odpowiedź na pytanie. Jak dużo łącznie musimy mu przekazać pieniędzy za wszystkie ulepszenia naszej wyspy? O ile można się pomylić o 100 tysięcy. Nawet nie doszłam do tego. 3,5 miliona. Nie. Milion kromerów. Delicious kromer. 3 miliony. Nie. Delicious kromer. 5 milion. milionów 892 tysiące dzwonek. A na ilu stronach weryfikowało się tę informację? A przeszedłeś grę, żeby wiedzieć? A z którego patcha to jest informacja? Prowadzący buriowany przez... Okej. Strategię zatrwałem. Niedokończony przez twórców, ale wydany w nieoficjalnym dodatku do Heroes of Might and Magic 3, zamek o tematyce pirackiej nosi nazwę... Cove. Dobrze. Nie mam pojęcia. Gdyby to było pytanie o Age of Wonders... Jest World i drugi jeszcze jest niewydany, który się nazywa of Warcraft. O nie! Kaszy, proszę. Ale to nie był w sumie zamek stworzony przez fanów, a nie że niedokończony, bo niedokończony przez twórców był Forge, a nie Cove. Cove zrobili ludzie od Hota sami z siebie. O Jezus Maria, strategie za dwa. Ja bym... Albo nawet i za trzy. Za trzy! Nie. Oj! Nie, przepraszam. Nie, no dobra, daj za dwa. To za dwa. Odpowiednik, bezpośredni konkurent gry strategicznej Warcraft 3. Nie. Jeszcze nie. Warcraft 3 Reign of Chaos, osadzony w uniwersum wykreowanym przez Tolkiena. Kurwa. Ja byłem pierwszy? Tak. Władca Pierścieni, Bitwa o Śródziemie. Nie. Middle Earth. Coś tam. Nie. Nie, ja myślałem, że to jest Battlefield Middle Earth. No ja też byłem pewien, że to jest Bitwa o Śródziemie. Ty no, Cień Mordor to nie jest. Może być, że nie było... Wojna o Pierścień, moi drodzy. To wyglądało jak kompletny rip-off Warcrafta 3. Znaczy, możliwe, że było coś takiego, tak, jak tak, mówisz, tak, ale... Bo Bitwa o Śródziemie była chyba później, no ale kojarzyłem, więc musiałem odpowiedzieć coś, nie jest World of Warcraft. No i w sumie Bitwa o Śródziemie chyba też później, bo tak, jakoś no, bardziej szósty albo coś. Tak, była piąty. Wojna o Pierścień była dosłownie jak Warcraft 3, a Bitwa o Śródziemie trochę w ogóle się gameplay robiło. Tak, tak. Dobrze. Jeden raz cię nie zjedzie. Mam, dzięki. Gry platformowe. Dobra. Jak... Tak, dobra. Jak nazywa się Stuart Księżniczki Peach? No, kurwa, nie wiem.
Czy steward to majordomus? Na Wikipedii. To nieważne, pomijam swój ten stół. Jeszcze raz? Toadstool. Nie, bo ona się nazywa Toadstool. Marcin, próbujesz? Toadi? Panie, nie, to gulisiak. No nie! Toadsworth, taki z wąsem Toad. No dobra. Uważam, że byłem najbliżej. Za najbliżej niż znowu. Proszę po punktę. Dobrze, Marcin, dostałem. Nie, no to jest tam, bo to będzie chujowa. Nie! Marcin, 2,5 HD Remix. 2,8. Drakowskim targiem, 3,7 za dużo wody. 2,2. Dobrze, Misz, masz za 2! Jaki był pierwszy stworzony Pokémon? Rajdon. Dobrze. Z Rajdon. Zmienimy muzykę. No. Jak podeślecie, myślę, to kliknę. Że, myślę, że pasuje do tego, co... Brokułowe! Dawaj, pytaj dalej. Michale, proszę. Mało zostało. Gry platformowe 2. Elektryczny Boogaloo. Obrazek. Co to jest za... Co jest za gra? O, ale mam 4. Dobrze. Znaczy ja się cofnąłem. Sylwia dała nową muzykę. Nie będę podpierdalał tur, żeby powiedzieć kurwa to, co każdy wie, czyli World of Wiedźmin. World of Wiedźmin. Tu mam chwilę. Ej. U panie. Wow. No bo już skończyła, nie? To pasuje. A to dobra. To teraz robimy strobo. To jest albo Winter Assault, albo Dark Crusade, ale powiedziałbym, że to jest Dark Crusade. To może być Soulstorm, ale co są? Więc... Ale powiedziałbym, że to jest... Nie wiem, nie wiem, aż tak bardzo grałem. Powiedziałbym, że to jest Dark Crusade. Nie. Co? Ja? No. Warhammer 40,000? Ale który? Który? Ale... Bo... Nie wiem, dwójka! Wiele różnice graficzne między tymi, proszę bym... Warhammer 40,000 Winter Assault. To ja to jedyne co mogę powiedzieć, to Dawn of War. Za głośna muzyka jest podobna. No, tylko mówisz Dawn of War? No, nie znam części, a dwójka to raczej nie jest. Jest dwójka. Nice. No to teraz już za różnicę słychać. No. A bo jest lub teraz, czy nie? No nie, musisz zrobić lub. No, ci lub. Znaczy nie, zostawił lupa, tylko teraz staw tam akurat. Okay. Coś? Kurwa. Za głośny? Nie. Nie. Dobra. Zostały 3 pytania! Misz masz za 2. Ciekawe kto wygra. Ciekawe kto przegra. Okej. Okej. Na to pytanie matkę do... Dwie osoby w tym pomieszczeniu odpowiedzą. Aha. Łącznie z prowadzącym. No to 3. Gothic. W grze The Binding of Isaac. A, pierdolę. Repentance. Po zebraniu odpowiednich przedmiotów, nasza postać otrzymuje tak zwaną transformację. Wymień przynajmniej 3 z nich. Ale jest złożone, ale... są transformacje. No ale mówię, wymień 3. Ale co mam wymienić? Transformacje czy przedmioty? Ale które transformacje? Transformacje. No mówię 3 przynajmniej. A. Ale co 3? Transformacje. W co się zmieniasz? No to jest chuj. Czy Superbum się liczy? Superbum, tak. Ok, to Superbum, Fun Guy i... Tak, Jezu.
Lord of Lies? Się nazywał? Nie. Nie. To jeszcze to może inne spróbujemy. No, spróbujmy. Na 37. Kurwa, nie znam nazwy tych transformacji. Ja mogę graficznie podać je najwyższy. Co dobrze, opisz transformację, okay. Tą, którą albo chcesz ostatnio powiedzieć. Itemy, albo wymień trzy itemy. Co musisz zrobić, żeby to zrobić? No super, bo mam musisz mieć... Ale nie, tej ostatniej, co nie dokończyłeś nazwy. Że adult. No. Ja nie pamiętam, kurwa. No dobrze, co nie... Ja dostaję koniec, to ja wymienię wszystkie. Wspólnie, ja, ale ja chcę, no nie zostaw. Ja tu mam wypisane na karteczce. Bezebub. Gapi, Bezebub, mam Lewiatan. Bezebub, właśnie, o. Daj mu punkt, bo jeszcze nie przypomnę. Spoon, oh crap. Ja bym dał... Super Boom, Bookworm, Spider Baby, Adult Hood. Adult Hood. Dam ci, Marcin. Dam. Dziękuję. Pół punktu. A my sobie powiem z tego pierwszą legacy of Kaina. Okej. Marcinie, wybierz. Strategię czy miszmasz? Miszmasz 3. Fajne pytanie. Jedno jedyne. Co sprzedawało Nintendo, zanim wzięło się za branżę gier? Karty Hanafuda. No. Czego? Znaczy mam karty napisane, wystarczy. Jest taka gra. Ja nie wiem, to jest, ale tak to robiło Nintendo. The fuck, pierwszy raz słyszę coś takiego. Okej. Ostatnie pytanie, które może zadecydować o drugim miejscu. Ja poproszę strategię 3. O święty Boże. Ja dałem emocje. Okej. Na jaką karę został skazany Tychus Findlay, postać znana z serii StarCraft? Na karę śmierci? Tak. Ja mam jeszcze dopisane, że która została zamieniona później na więzienie kryogeniczne, ale kara śmierci jest wpisana. To jest Dwójnik. Aha, nie grałem dwójkę. To jest ten z miniganem. Czekałem dwójkę, ale nie pamiętam nic. To jest ten, który w torze siedział. Odynie. Moi drodzy! Odyn to model Tora. Skończyliśmy nasz teleturniej! Est? Dobrze, że to jest League of Ice. Brawa dla prowadzącego, aplauz! Ja wygrałem. No to nic! Czyli mówiłem, że nic. No ale to tylko twoje no. Wyłącznie. Trzeba odpowiadać dobrze na pytanie. A nie czerwonego. Ja wręcz wręcz Jackowi nagrodę. Proszę, Jacek, to twój puchar. To jest krzętnie ukrywany wczoraj. Nie no, najpierw widzisz, nawet najpierw zwróciłeś uwagę na nóż. Najpierw chcieliście mnie kurwa oblabować z tym nożem. On tutaj jest? Nie, chyba. A może? Jest. Za tobą! Okej, okay, tak. Okay. Jacek pierwsze miejsce, Michał drugie miejsce, Łukasz trzecie miejsce i Marcin miejsce w moim serduszku. Gratulacje wszystkim uczestnikom. Nie, że po prostu, że masz. Wszystkim oglądającym naszą transmisję z naszego studia w Gdańsku. Nie! Chciałbym zgłosić, że konkurs był bardzo nierzetelnie. Zgadzam się. Kingdom Hearts, Kingdom Hearts Chain of Memories, Kingdom Hearts Red Chain of Memories, Kingdom Hearts 2. Tutaj łączę ten komputer. Uważam, że pytanie o Path of Exile to w ogóle jakaś kompletna odklejka. O, ja uważam, Kaspar, że zrobiłeś dobrą robotę, było śmiesznie. Dziękuję. Szkoda, że nie mam nóż. Puść link. Aczkolwiek uważam, że mogłeś mnie zapytać o zdanie, może wtedy... Wow! może wiesz. A czemu? To jest bardzo fajna muzyczka. Tak. O, pierwsze miejsce. Bo to jest trochę... Pierwsze miejsce, kurwa. Missing no. Za głośna muzyka! Przepraszam! Już. To co, brakety? To jest teraz takie, wiesz... We have entered the Twilight Zone. Z tym teleturniejem na koniec. To co, wyłączamy streamka? No.
klucza. Do widzenia. No, narad, do jutra, albo bye, kiedyś. Bye.